Witajcie, witajcie. Dzisiaj będę się, muszę dzisiaj mówić trochę bardziej, trochę bliżej. Jest trochę wcześniej nagrywam odcinek, więc mam trochę więcej sił. Wybaczcie za wczoraj, bo wczoraj już byłem, po prostu bez sił byłem i tak cicho gadałem i, i, i bez emocji, tylko. No, a dzisiaj przychodzę się pochwalić. Sprzedaż. Podsumowanie sprzedaży piątek, sobota, niedziela, czyli sprzedaż weekendowa. Udało się wysłać 154 przesyłki. A tak naprawdę wystawiłem jeszcze 6 faktur, czyli wysłałem również 160 przesyłek i co wygenerowało ponad 4000 zł przychodu, myślę, 4002 zł chyba tam dokładnie było. I. No! I była takie piękny poniedziałek. Widać, że Allegro Ads troszeczkę zadziałało, tak jak wspominałem we wcześniejszym odcinku, bo jednak sprzedaż była znacznie. No dużo wyższa. Sami widzicie 4000 zł. Raport fiskalny jeszcze nigdy takiego wysokiego nie było. Aktualny przychód przekroczył 94 tysiące złotych. I teraz wrócę jeszcze do tematu tych przesyłek z wczoraj, bo to było 160 przesyłek wysłanych i powiem wam wstałem o 6. Szóste... Nie wstałem już o pół do szóstej zrobiłem sobie szybką kawę jakieś tam szybkie śniadanie e, szybko e, e, po, poranna że tak powiem dwójeczka. I o 6 rano już pakowałem, już byłem wygenerowane listy cisnąłem i pakowałem, i wyrobiłem się na styk. E, kurier Impost przyjechał około tam 12. I o tej 12 tak naprawdę kończyłem. 11.30 gdzieś tak skończyłem pakować dopiero przesyłki z Impostu. Kodopakowałem jeszcze kilka przesyłek DPD, ponieważ DPD też jest zazwyczaj około 12:00, i zabrałem się za pocztę, i na poczcie byłem dosłownie 15 czy 10 minut przed zamknięciem. Także 160 przesyłek to jest, myślę, max, jeżeli chodzi o weekendowe pakowanie przesyłek. No weekend w sensie weekendowe. No w weekend mogę sprzedać 160, bo w poniedziałek zapakuję 160. I tak sobie myślę, że jeżeli na przykład pakowałbym przesyłki z poniedziałku czy z wtorku, takie jednodniowe. To też z te 160 przesyłek to jest taki maks. Dodam jeszcze tylko, że te pakowanie przesyłek to trzeba siedzieć i tylko i wyłącznie pakować. Dosłownie to do kibla iść? Nie. Zjeść śniadanie? Nie. Telefon odebrać? Nie. To jest bez przerwy, bez przerwy. Drukowanie, pakowanie, drukowanie, pakowanie. Także będę musiał zacząć pakować w weekend, bo postanowiłem sobie, że weekendy jednak będą wolne. Ta sobota, niedziela. Na takie inne sprawy organizacyjne, które pomalutku będę sobie załatwiał, ale. No niestety, jak tak dalej pójdzie, no to będę musiał pakować przesyłki i znowu wrócić do pakowania w sobotę i w niedzielę, no bo nie da rady. Także podejmuję taką małą, delikatną decyzję, żeby sobie załatwić jakąś pomoc, jakiegoś studenta na umowę zlecenie. W tym temacie będę teraz działał. Ale Ads wygląda aktualnie tak jak widzicie. 1138 zł przychodu, a 259 zł wydałem na reklamę. Także 259 zł wydane. Gdybym wydał 1000 zł, no to podejrzewam, że miałbym około 5000 sprzedaży, tak sobie szacuję. Czyli jest fajnie, reklama Allegro Ads jak na razie zostaje i zobaczymy jakie dalej będzie przynosiła efekty, bo teraz jak wiadomo ludzie są po wypłatach, no to wiadomo, że wydają trochę więcej pieniędzy. Zobaczymy jak to będzie wyglądało podczas całego miesiąca, jak ta sprzedaż tutaj myślę, że cały miesiąc określi to, czy warto inwestować w tą reklamę, czy nie? Oczywiście w moim przypadku. I jeszcze taki króciutki temat, który dzisiaj mi zmroził dosłownie krew w żyłach. Dostałem od klienta hmm, jakiegoś tam maila, dosłownie wiadomość, dostałem od klienta, że mu coś tam, towar jest niezgodny z opisem. Odpisałem gościowi w minutę. Wyobraźcie sobie, że odpisałem mu w minutę z zapytaniem. On w międzyczasie, nawet tego nie zauważyłem, w międzyczasie od razu po napisaniu mi wiadomości napisał mi negatywną opinię, którą teraz widzicie. Niezgodny z opisem, jestem poważnie zawiedzony, zawiedziony i żądam zwrotu. Taką dostałem opinię negatywną, jak widzicie, zgodność z opisem. Jedna gwiazdka obsługa komentarz. Wszystko nam maksymalnie, praktycznie e, na mało. Taka myślę, że taka jedna opinia by mi mogła nawet zabrać status super sprzedawcy i znacznie obniżyć moją pozycję na Allegro. E, ale byłem tak Wkurzony, no dosłownie tak się wpieniem. Jeszcze odkąd sprzedaję na Allegro, jeszcze nie byłem tak wkurzony. A myślałem, że mam dosłownie już e, po tylu paczkach nerwy ze stali, ale dzisiaj po prostu byłem wściekły, ponieważ odpis... wyobraźcie sobie tak: odpisałem temu klientowi po minucie, potem klient odpowiedział mi po 10 minutach. Ja mu napisałem, że rzeczywiście, że go tam przepraszam, że coś tam, że zwracam mu wszystkie koszty w ramach reklamacji łącznie z. Z, 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 łącznie tam z kosztami wysyłki, wszystkie pieniądze mu odesłałem, i napisałem mu wiadomość. I o temacie tak, jakby troszeczkę, no wiecie, temat załatwiłem. A nagle tak wchodzę po 20 minutach, tak sobie zerkam na opinię. Bo akurat miałem mój codzienny rytuał dbania o moje konto na Allegro, i sobie tak postanowiłem wejść w tę opinie i zobaczyć, co tam słychać. A tu taka opinia negatywna, jak się wściekłem, złapałem telefon do ręki. Zadzwoniłem jeden raz, drugi raz, trzeci, czwarty i jeszcze chyba pięć razy do niego zadzwoniłem z trzech różnych numerów. To zbombardowałem go. Byłem tak wściekły. Mówię, jak on odbierze ten telefon, to go dosłownie zaszyję, złapię przez ten telefon, bo nie dał mi po prostu w ogóle, wiecie, nie dał mi nic wyjaśnić. mówię myślę, konkurencja mi tu jakiegoś negatywa ciśnie albo coś, bo nie wiadomo o co chodzi gościowi. No ale napisałem mu taką wiadomość mu napisałem. W wiadomości napisałem mu, że. Mam status super sprzedawcy, że wysłałem kilka tysięcy tych przedmiotów, że e, takie sprawy załatwiamy od ręki, żeby klient był zadowolony. I dlaczego pan od razu wystawił tą negatywną opinię? Nie dał mi pan dojść do słowa, e, coś tam jeszcze mu. No po prostu napisałem mu, że ta opinia jest krzywdzą, krzywdzą, krzywdząca. I co on sobie myśli, mniej więcej. starałem się to jak najbardziej elokwentnie napisać, ale byłem, taką miałem gulę że to szok, jak pisałem tą wiadomość, to co chwilę coś kasowałem, dodawałem, kasowałem, dodawałem, bo, bo mówię, jeszcze mówię, jak on usunie tą opinię, to odpiszę, mu, że jest frajer dosłownie, właśnie co do frajerstwa jeżeli Wy kupujecie na Allegro to ja rozumiem, że są różne przypadki i różni sprzedawcy ale jak widzicie, nie wiem, sprzedawcę, o ja zaraz Wam pokażę widzicie takiego sprzedawcę, teraz widzicie moje oceny 1100 pozytywnych ocen 3 negatywne status super sprzedawcy no, to dajcie chłopowi, nie wiem, różne rzeczy się dzieją. Czasem towaru brakuje, czasem coś się dzieje, czasem wysyła się coś uszkodzonego. Dajcie kurde temu sprzedawcy. No, ja myślę, że na moim kanale nie ma takich osób, co się tak wkurzałem, ale naprawdę jest wysyp. Z tego co ja czytam, no to sporo ludzi do mnie pisze, jak załatwić takie sprawy. No, bo czasem tutaj wspominam na tym, o tych klientach, trudnych klientach. Na kanale i dużo wielu z was pisze, jak sobie z tym radzić. Bo te trzy negatywne opinie, które teraz tutaj widzicie, to numer telefonu nie istniał. Na maile nie szło napisać nic, nie było żadnego kontaktu. Nie wiadomo, z tyłu te komentarze były. Myślę, że jakieś od konkurencji, bo mówię, bo ktoś kupił jakiegoś duperela, wystawił od razu negatywa i, i zero kontaktu nie idzie się z człowiekiem absolutnie ani trochę skontaktować. Więc mówię, że trzeba trochę wyrozumiałości, tak jak i na drodze, tak jak i w życiu. No, kuźwa. No ale mówię, ja też nie miałem wyrozumiałości. Dzisiaj po prostu żyłka mi pękła. Mówię, mówię napiszę temu gościowi po tym, jak kupił, że jest frajer. Dosłownie, tak mu napiszę. Mówię, no, ale koniec końców. Wszystko się rozeszło. Przeprosił mnie że za tą sytuację, że się tak trochę uniósł i że coś tam, i że ta sprawa się rozeszła po kościach. Bo mówię, jak nie, to zaraz tu pojadę do niego. Oczywiście mówię to w żartach, e, tak sobie myślę, że jak takie sytuacje się zdarzają u Was w sklepie, albo u mnie w sklepie, ja u siebie też to wdrożę, to będę do tego typu sytuacji pisał po prostu od razu sobie procedurę i będę ją wklejał w segregator, czyli jak w przyszłości miałbym na przykład pracownika, który miałby taką sytuację, to ja napiszę sobie procedurę, czyli jak ja postąpiłem, co ja zrobiłem, w jaki sposób to się udało. E, rozwiązać taką sytuację, że jak przyjdzie pracownik i będzie miał taki problem, od razu będzie miał procedurę, będzie wiedział, jak postąpić, będzie wiedział jak jego szef, czyli w przyszłości, mam nadzieję, ja w takiej sytuacji postąpi. I myślę, że na wiele rzeczy tego typu będę pisał procedury sobie, czyli będę tworzył taki segregator z takimi, że jak ktokolwiek, czy kiedykolwiek nie będzie wiedział, jak postąpić, czy jak coś zrobić, od razu otwiera sobie segregator, sobie patrzy. I właśnie sobie tak pomyślałem, że te procedury też byłoby fajne, na przykład jakiś temat. Taki, no bo tam kilka osób kupiło ode mnie to szkolenie i myślę, że jak już będę szykował dla siebie takie procedury, to i wam udostępnię, żebyście sobie też. No myślę, że te kilka tych procedur na pewno też będę na kanale udostępniał, bo to mówię na bieżąco. Ale tak, od razu jak coś przygotuję, od razu będę też udostępniał na tej grupie na Facebooku. Także jak tam jeszcze nie dołączyliście, to dołączcie, bo. Tam będą wszystkie aktualizacje, tam w przyszłości, i, i wszystkie nowinki, i tam możecie też jakąś pomoc, inspirację czerpać. Także mówię, tworzę społeczność i mówię, i każdą moją pracę będę starał się z wami dzielić, bo naprawdę człowiek przeżywa tego bardzo dużo, a przeżywam to wszystko sam i wiem, że jak ja to przeżyłem, to potem moi pracownicy, na przykład jak już będę ich miał, to też to spokojnie przeżyją i sobie spokojnie z tym poradzą. I na wszystkich moich kontach będę super sprzedawcą. No, to tyle. Dzięki.